Dziękuję mieszkańcom Nomik za to, że Państwo nas mobilizowaliście, że ta wieś naprawdę wygląda pięknie, bo ten asfalt, który biegł przez wieś, był połamany, był brzydki, tylko jedna warstwa była, zrobiliśmy chodniki w 2018 roku, ale też obiecaliśmy mieszkańcom, że zrobimy taką prostą drogę do właśnie parafii. I tą obietnicę dotrzymaliśmy. Pamiętajcie, że sukces oczywiście ma wielu ojców, ale tutaj ci ojcowie są autentyczni. Oni, każdy z nich musiał dać swój kawałek dobrego serca, żeby taka droga powstała. Mekona już jest, o tym nieraz nie pamiętamy, ale to naprawdę jest ciężka praca i nieraz te decyzje, czy z poziomu wojewody, czy z poziomu urzędu marszałkowskiego, czy z poziomu gminy, czy z poziomu powiatu, one mogą być podejmowane albo tu, albo tu. Jeżeli są podejmowane tu, to powinniśmy im za to być wdzięczni. Jeżeli są podejmowane na rzecz powiatu sokólskiego, to powinniśmy im o tym mówić. Nasza inwestycja, mówię zawsze, że jest inwestycją kluczową. Łączy ona nasze wsie, zarówno Zaśpicze, Nomiki, z parafią, do której udajemy się praktycznie co niedzielę, aby tam powierzyć swoje prośby, powiedzmy, Panu Bogu. Mieszkańcy wsi często mówią, że ta inwestycja jest ważniejsza niż nawet droga do Sokółki, bo tam się częściej jeździ niż do miasta. Cieszymy się niezmiernie, że ta droga powstała, że jest ona uczęszczana bardzo często. Też widzimy tutaj ten duży ruch w ostatnim czasie, gdy Straż Graniczna, wojsko przemieszcza się, pilnując naszego bezpieczeństwa. Serdecznie dziękujemy za tą inwestycję, chociaż dzisiaj też możemy powiedzieć, że otwieramy nie tylko tą drogę, ale również drogę przez wieś, która nie została otwarta, a którą realizowaliśmy w 2018 roku. To jest też bardzo taka, powiedziałbym, przyjemna rola, być osobą, która może dofinansowywać takie pomysły i też odwołując się do słów pana starosty, mówił, że najlepiej, żeby te decyzje zapadały to tu, to tam i tak dalej. Najlepiej, żeby zapadały w różnych miejscach, ale, że tak powiem, były zgodne, czyli innymi słowy służyły temu, żeby chociażby powstawały te drogi. Ja chciałbym pogratulować Państwu wszystkim, w szczególności mieszkańcom, bo to dla nich się przecież te inwestycje, w tym wypadku drogowe, realizuje, ale przede wszystkim władzom samorządowym, drogi tutaj powiatowe, choć z udziałem samorządu gminnego, gminy Kuźnica, samorządu wojewódzkiego. Cieszę się, że takich inwestycji teraz na terenie naszego województwa możemy rozwijać i kończyć, czy rozpoczynać bardzo wiele. Jest mi bardzo miło, że mogę uczestniczyć w tym radosnym dniu w powiecie sokólskim. Dzisiaj oddajemy oficjalnie do Państwa dyspozycji inwestycję, która powstała staraniem właśnie samorządów, zarówno samorządu gminy Kuźnica, samorządu województwa, a także przy wsparciu środków rządowych i oczywiście powiatu sokólskiego. Jest to doskonały przykład wspaniałej współpracy samorządów. To jest też pokazanie, że ten priorytet, o którym mówiliśmy przed wyborami, rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje, żeby stworzyć takie same warunki dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Czy mieszkają w dużych ośrodkach, czy właśnie w takich niewielkich miejscowościach jak ta. Widzę i widzimy, że te miliony środków z Polskiego Ładu, czy te z innych funduszy rządowych, trafiają do samorządów i są bardzo dobrze wykorzystywane. Są kolejne inwestycje i z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim samorządom właśnie z terenu powiatu sokólskiego. Gdzieś 10 kilometrów stąd to ja się tu urodziłam. W gminie Kuźnica, we wsi Łowczyki, a w gminie Sokółka, w powiecie sokólskim pracowałam ponad 40 lat jako urzędnik, jako geodeta i jako urzędnik. Więc cieszę się, że ostatnie swoje lata pełnię funkcję członka zarządu i miałam możliwość
dołożenia brakującej sumy do tej drogi. To mnie cieszy, myślę, że Was. Wszystkiego dobrego, żyjcie w pokoju. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim mieszkańcom tej wspaniałej drogi, tego odcinka praktycznie, który przebiega przez trzy miejscowości. I cóż, tutaj wojewoda, starosta, wszyscy już dużo powiedzieli bardzo o tym, że dużo pieniędzy rzeczywiście z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpływa w tej chwili do regionu i do powiatu również Sokólskiego. Dla mnie to szczególnie ważne, bo jako też mieszkanka powiatu sokólskiego, to też cieszę się z każdej inwestycji, która powstaje w powiecie sokólskim. Chcę tylko powiedzieć, że to jest rzecz ważna dla każdego, ale gdyby nie było współpracy między mieszkańcami, między sołtysami, między wójtami, starostą i władzami rządowymi, to byłby, na pewno nie byłoby takiego sukcesu.